Zmiana arsenału atomowego w Europie. Czarzasty nie wytrzymał. Totalny rozłam w PiS. A na koniec przełom w emeryturach. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Lecimy! The North Atlantic Alliance was founded in the aftermath of the Second World War. Its purpose was to secure peace in Europe. Pentagon przyspiesza rozmieszczanie zmodernizowanych bomb atomowych w Europie. Takie informacje mieli usłyszeć uczestnicy niedawnego spotkania przedstawicieli państw NATO w Brukseli. Przeciki z rozmów na zamkniętymi drzwiami wskazują na to, że USA wymienią bomby już za kilka tygodni. Stany Zjednoczone przyspieszyły rozmieszczanie precyzyjnej wersji swojej głównej bomby atomowej w bazach NATO w Europie z uwagi na groźby wygłaszane przez Putina, wskazał portal Politico. Portal powołał się na treści depeszy dyplomatycznej USA oraz dane od dwóch dobrze poinformowanych, niewymienionych z osób. Informacje te miały zostać przekazane sojusznikom z państw NATO podczas zamkniętego spotkania w Brukseli, które odbyło się w tamtym miesiącu. Politico podaje, że chodzi o rozmieszczenie w europejskich bazach ulepszonej grawitacyjnej bomby jądrowej B-6112, zrzucanej z powietrza. Portal przypomina, że zastąpienie na składach w Europie starszej broni nowszą wersją do potencjalnego wykorzystania przez amerykańskie oraz sojusznicze bombowce i myśliwce było otwarcie omawiane od lat. Według portalu przyspieszenie przez USA modernizacji arsenału jądrowego w Europie jest przesłaniem dla europejskich sojuszników, którzy czują się szczególnie zagrożeni przez Moskwę. The Alliance's founding treaty was signed in Washington in 1949 by a dozen European and North American countries. Planowana jest początkowo na wiosnę przyszłego roku operacja została przesunięta na grudzień z uwagi na szantaż nuklearny, do którego ucieka się Władimir Putin. Na to, no, słuchajcie, musi jakoś reagować na takie właśnie groźby. Gdyby tego nie robili, a nagle jednak Putin bądź któraś z jego lalek by te groźby zrealizowała, to i NATO odpowiedziałoby za nieprzygotowanie. Jak już powiedzieliśmy, na miejscu będzie to artyleria, to będzie to jakiegoś rodzaju I będzie to zrobione w jakimś rodzaju stresu, czy pośpiechu, czy zastanawiania się, no to okej, co teraz? A tak jak już sobie coś tam przynajmniej przygotujemy, no to będziemy mieli jakiekolwiek zapewnienie w tym zakresie. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w obszernym wywiadzie udzielonym w piątek amerykańskiemu portalowi Politico ostrzegł, że zwycięstwo Rosji na Ukrainie byłoby sygnałem dla autorytarnych przywódców, nie tylko Władimira Putina, ale i władz w Pekinie, że poprzez użycie siły mogą osiągać swoje cele. No i właśnie, bo to jest jak najbardziej prawda. Tak samo jakby Adolfowi czy Stalinowi się od razu wszystko powiodło, udało na właśnie takich groźbach. No gdyby porównać tego typu przywódców do dzieci, no to zdobywanie jakiegoś państwa sprawiałoby, że stałoby się w życiu dorosłym właśnie człowiekiem, który siłą wszystko chce uzyskać. No i takim wzorem byłby wtedy dla innych państw prowadzących bardzo podobną politykę. Czyli na przykład dla Stanów Zjednoczonych, które właśnie agresją zdobywają cały czas swoją władzę na świecie, tylko że my na to patrzymy jakoś w zupełnie inny sposób. Mam nadzieję, że oczywiście uda nam się te wszystkie groźby, które nie są zbyt oficjalne, bo Putin się oczywiście tego wystrzega. Mówi, że absolutnie nie ma żadnego powodu do stosowania bomb nuklearnych, jeśli chodzi o Ukrainę, bo on i tak może sobie zdobyć ten kraj od tak, bez żadnego większego problemu, mimo wszelkich starań Zachodu. Więc jest to zupełnie nie na miejscu, a wszystko, co się dzieje, no to jest tylko nagonka Zachodu. I faktycznie tak może być, tylko jeśli przykładowo Ukrainie by dużo bardziej zależało na tym, żeby wreszcie NATO włączyło się do tego konfliktu, no to to może być nawet prowokacja chociażby Ukrainy, czy właśnie Stanów Zjednoczonych, byleby tylko wywołać ten konflikt jak najszybciej, żeby Ukraina na tym za bardzo nie ucierpiała, a Rosja, żeby nie stała się już totalnym hegemonem i nie graniczyła wreszcie z NATO. Jest to naprawdę bardzo ryzykowna gra. Dobrze, że coś robimy. Czego by nie mówić o Stanach Zjednoczonych, o NATO, no to jednak jesteśmy w tym układzie tych państw zachodnich i musimy reagować. Nie może być tak, że traktujemy wszystko to, co się dzieje, także okej, nas to nie dotyczy, nie ma co o tym gadać, Ukraina niech sobie będzie tam Rosji, nie zwracajmy na to uwagi, niech robią, co sobie robią, no bo jednak mimo wszystko
musimy być ostatecznie zabezpieczeni, bo pamiętajcie, że to my jesteśmy krajem frontowym. Polityczna decyzja, oczywiście. Natomiast uważam, że w takich decyzjach powinien być też... Awantura w Radio Z o słowa Jarosława Kaczyńskiego dotyczącego osób LGBT. Jeden z gości nie wytrzymał i z oburzeniem zwrócił się do posłanki PiS. Śmianie się z ludzi i dzielenie ludzi jest ohydne. Mówienie o kimś, kto jest inny, kto inaczej myśli ode mnie w ten sposób. Jesteś taki i taki, hehehe. I ta sala, obrzydliwa sala, która powtarza to bezmyślnie, to jest ciąg dalszy dzielenia narodu. Denerwował się w programie na żywo Włodzimierz Czarzasty. Łukasz Rzepecki, Anna Zalewska, Andrzej Halicki, Włodzimierz Czarzysty oraz Robert Winnicki w audycji 6 dnia tygodnia dyskutowali o Jarosławie Kaczyńskim i Donaldzie Tusku, którzy ruszyli w objazd po kraju. Czołowi politycy spotkań z Polakami mówią o sprawach światopoglądowych i prawach mniejszości. Nie jest tajemnicą, że każdy przedstawia swoje racje w inny sposób. Pod koniec tygodnia przypomniał o tym Jarosław Kaczyński, który na spotkaniu z mieszkańcami Radomia wspomniał o ofensywnie lewactwa kulturowego, które trwa dzisiaj na Zachodzie. Próbuje nam się siłą wmówić te wszystkie LGBT aż do 80 liter, chociaż nawet nie mamy tylu w alfabecie. Można skorzystać z innych alfabetów. W każdym razie musimy też tutaj twardo powiedzieć nie, bo to jest rozbijanie fundamentów naszej cywilizacji, mówił prezes PiS. Zauważcie, że nasi przeciwnicy, kiedyś deklarujący się jako konserwatyści, niedawno jeszcze krzyż na chlebie kreślący, idą w stronę lewactwa w sposób zupełnie oczywisty. Idą w stronę, bo uważają, że tam są głosy. Jakieś głosy tam są, ale taki jest świat, że głupich nigdy nie brakowało, powiedział Kaczyński. Później zażartował, zgodnie z panującą obecnie modą. Jutro polityk może się obudzić i oznajmić światu, że od teraz jest Anną Kosztowniak. Od jutra wszyscy będą musieli tak do niego mówić. Wiem, że tak się nie stanie, ale chciałem pokazać absurd i idiotyzm takich stwierdzeń. Zwrócił się do podchodzącego z Radomia posła, na co sala zareagowała śmiechem. Właśnie o te ostatnie zdania pokłócili się politycy w studiu radiowym. Jarosław Kaczyński podkreśla, że jesteśmy krajem demokratycznym i wolnym, stwierdziła Anna Zalewska z PiS. Ten rechot jest obrzydliwy. Nawet nie chcę go komentować, oburzył się na jej słowa Andrzej Halicki. Śmianie się z ludzi i dzielenie ludzi jest ohydne. I ta sala, obrzydliwa sala, która powtarza to bezmyślnie, to jest ciąg dalszy dzielenia narodu. Potępiam to wszystkimi moimi myślami, wykrzyczał Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, po takich wypowiedziach i robieniu takiej atmosfery, młodzi ludzie tracą życie i popełniają samobójstwa. To jest po prostu obrzydliwe, oburzył się. Wie pani, ile osób popełniło samobójstwo, którzy tego ciśnienia, tego hehehe obrzydliwego nie znoszą psychicznie i rzucają się z mostu, wieszają się? I to dla was tutaj jest miłe? Oburzył się na Zalewską Czarzysty. Ważne też na przyszłość, dlatego, że to nie jest inwestycja, którą zrealizujemy w ciągu roku czy dwóch, to będziemy efekt będziemy mieli za... Następny temat. No i ostatnio te zbliżające się wybory parlamentarne dają naprawdę do myślenia i wywołują sporo sporów wśród polityków. Ostatnio wspominałem już o kilku kontrowersjach ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości, chociażby o sytuacji z dziećmi po ślubie. Dla tych, którzy nie oglądali ostatniego odcinka, to właśnie do niego was zapraszam. A tutaj teraz tylko szybko może wam przytoczę, o co chodziło. Chodziło wtedy o to, że PiS w planie na 2040 rok jest stawianie pełnych rodzin na piedestale, bez względu lub z mniejszym względem na osoby, które wychowują dzieci na przykład samotnie, czyli zmuszanie partnerów, którzy mają dziecko, do tego, żeby żyli ze sobą na siłę. Nawet jeżeli to miałaby być skrajna patologia, co jest po prostu nieludzkie. Jasne, tak było wcześniej i dalej na wioskach można się spotkać z totalnymi, patologicznymi rodzinami, które nigdy w życiu nie powinny żyć razem, ale jednak żyją, bo co sąsiedzi powiedzą, co ksiądz powie, rozwodu to tak nie wypada brać i tak dalej. Co nie jest do końca zdrowe, no bądźmy szczerzy. Lepiej chyba przyzwolić ludziom na to, że okej, nie kochacie się, macie nawet zły przykład dziecku, rozstańcie się pokojowo. A tutaj mamy zupełny odwrót od tego, w jakim kierunku podążamy. Więcej dowiecie się już, jak wspomniałem, w jednym z ostatnich odcinków. Zapraszam serdecznie. Ale już może wróćmy do głównego tematu. Ostatnio również i o Morawieckim zawrzało, po tym jak nazwał Tuska premierem biedy i bezrobocia. Niedługo po tym pojawił się artykuł na portalu wnp.pl, w którym rzecznik Platformy Obywatelskiej mówił o zaproszeniu na debatę Tuska z Morawieckim, na którą napisał, że są oni gotowi. W
Fogiel wtedy zauważył, że przedstawiciele telewizji twierdzą, iż Tusk 49 razy otrzymywał zaproszenie do programu i z niego nawet nie skorzystał. Tak się również i tym razem stało. Polityk się nie pojawił i to wywołało kolejny powód do kontrowersji i dyskusji, czy ten na przykład się nie boi konfrontacji z Morawieckim. No i w wypowiedzi rzecznika Platformy Obywatelskiej mogliśmy się domyślić, że chodzi o to, aby konfrontacja była przeprowadzona, ale z Jarosławem Kaczyńskim, a nie z Morawieckim, żeby nie stawiać go niżej niż Kaczyński. No bo wiecie, każdy jest tego świadomy, że to Kaczyński zarządza polskim rządem, nie? To nie jest tak, że Morawiecki ma tam cokolwiek do gadania. Jeżeli Kaczyński zadecyduje, to Morawiecki tak musi zrobić i koniec. W każdym przypadku może być po prostu pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i odwołany ze stanowiska premiera w taki czy inny sposób. Wystarczy wotum nieufności, które przecież większość wtedy PiSu poprze, a Morawiecki będzie politycznie skończony. Może nie skończony, no bo wiadomo, może sobie przejść wtedy do Platformy i dalej być jakimś znanym politykiem, ale premierem już nie zostanie. No i tutaj mamy taki przykład, kiedy właśnie chcą wysłać Morawieckiego, który jest kukiełką, czy lalką, jak to Putin ma te swoje lalki, no to Morawiecki jest taką lalką Kaczyńskiego do walki z liderem opozycji, który jednak najwięcej namieszał, na tyle namieszał, na ile Kaczyński potrafi namieszać. Więc jest to jak najbardziej też zrozumiałe ze strony Donalda Tuska, że nie chce debatować z Morawieckim. Na co odpowiedziano mu, że ten jest po objeździe po Polsce i będzie to że będzie to możliwe dopiero po wyborach. Także widzicie, każdy chce podebatować, ale nie z tym, z kim faktycznie mógłby bądź chciałby stworzyć jakąkolwiek dyskusję. Szczerze mówiąc, serio, demokracja w Polsce już leży i kwiczy. Debaty nie mieliśmy przed poprzednimi wyborami prezydenckimi i teraz też raczej jej nie doświadczymy. Jak się okazuje, ci ludzie po prostu, ci, którzy są u władzy, Prawo i Sprawiedliwość, nie chce debatować. Ale to samo też było oczywiście za Platformę, jak rządził chociażby Komorowski czy Donald Tusk. W ogóle na temat kontrowersji w ostatnich dni wywołanych przez polityków jest tych tematów dużo, dużo więcej. Może przejdźmy do kolejnego. Bardzo dziękuję za zaproszenie na teren powiatu jaworskiego. Na terenie powiatu rozwija się bardzo prężnie. W zasadzie od nieszczęsnej zgody na mechanizm warunkowości w grudniu 2022 roku rząd Mateusza Morawieckiego powtarza, że w polityce europejskiej mamy same sukcesy albo zapewnia, że nic się nie stało. Tak samo również było po ostatnim szczycie Unii Europejskiej, na którym Niemcy i Holendrzy nie zgodzili się na polskie postulaty dotyczące limitów cen gazu. To też nie przeszkodziło odtrąbić sukcesu i złożyć, że ludność nie potrafi ze zrozumieniem przeczytać kilku kartek A4. Odpowiedzialny za terminowe pozyskiwanie unijnych pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 minister Grzegorz Buda przekonuje, że nie ma problemu z miliardami euro na spójność. W odpowiedzi na pytanie dla portalu W Polityce twierdzi, że ani prawdą jest, że państwa członkowskie Unii Europejskiej nie muszą stosować przepisów wynikających wprost z obowiązującego prawa. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, bez względu na to, czy cytują zapisy w umowie partnerstwa, czy nie, muszą zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem PE i Rady nr 2021-1060 z dnia 24 czerwca 2021 roku spełnić cztery podstawowe warunki horyzontalne. Zamówienia publiczne, pomoc publiczna, stosowanie kary praw podstawowych, stosowanie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Ma to być argument obalający tezę o samobójczym wprowadzeniu do polskiej umowy partnerstwa zapisów dotyczących kary praw podstawowych, o których pisaliśmy w ubiegłym tygodniu w DGP, informuje portal Gazeta Prawna. Minister Buda Ameryki nie odkrywa. W zasadzie od nieszczęsnej zgody na mechanizm warunkowości w grudniu 2020 roku rząd Mateusza Morawieckiego powtarza, że w polityce europejskiej mamy same sukcesy albo zapewnia, że nic się nie stało. Tak samo było również w ostatnim szczycie Unii Europejskiej, na którym Niemcy i Holendrzy nie zgodzili się na polskie postulaty dotyczące limitów cen gazu. To też nie przeszkodziło odtrąbić sukcesu i złożyć, że ludność nie potrafi ze zrozumieniem przeczytać kilku kartek A4. Co trzeba zrobić, żeby tych inwestorów zachęcić, przygotować procedury, przygotować infrastrukturę i udało się wtedy i wszystko. No i proszę bardzo, w tym również przypadku można śmiało powiedzieć, że nie ma polityka, na którym ktoś nie pozostawiłby suchej nitki. To już jest jakaś chyba taka domena bycia postacią medialną, polityczną, ale no tu też wiadomo, że chodzi o zasługi, jakie ktoś wprowadził do państwa. Każda taka kariera, czy to polityczna, czy medialna, ma swoją cenę. W tym przypadku na artykuł zareagował Zbigniew Ziobro, który też jest przecież ze Zjednoczonej Prawicy, rządzącej Zjednoczonej Prawicy i napisał na Twitterze,
Twitterze w następujący sposób. Niestety z tym artykułem trudno polemizować. Solidarna.pl wiele razy ostrzegała, że dajemy Unii narzędzia do szantażu, ale negocjatorzy Morawieckiego uparcie brnęli w ślepą uliczkę, naiwnie ufając w dobrą wolę Unii Europejskiej pod niemieckim przywództwem. No i w tym przypadku nie ośmielę się Wam przytoczyć kilku komentarzy, które ukazały się pod tym właśnie konkretnym postem, bo często jest tak, że właśnie te komentarze robią robotę i elegancko nagłaśniają sytuację z perspektywy odbiorców, co konkretnie mają tutaj w tej sytuacji do powiedzenia. Macie tutaj wszystkie komentarze, które są bardzo kluczowe w kwestii tej dyskusji. Może nie będę ich czytał, zatrzymajcie sobie materiał i spójrzcie, co mają do powiedzenia internauci. Także widzicie, zawsze też znajdą się opozycjoniści do danej partii czy konkretnej osoby. Dajcie znać, co Wy myślicie o tej sytuacji w komentarzach, bo może Waszym zdaniem nie ma po co w ogóle się tutaj produkować pod takimi postami polityków, a może jednak istotne jest to, aby znali właśnie opinię ludzi i dobrze, że coś takiego jest wyciągane na wierzch. W każdym razie Prawo i Sprawiedliwość, czy też całkowicie Zjednoczona Prawica jest w totalnej rozsypce. Tam ludzie są skłóceni ze sobą, jak chociażby Konfederacja jeszcze niedawno. Chociaż nawet teraz są bardzo duże napięcia w samej Konfederacji, czy to w partii Korwin, więc tam też jest bardzo dużo tarć. Ciekawe, jak to wszystko przetrwa do wyborów i czy po wyborach nie będzie największych przetasowych. Następny temat. Pan Antoni ma 65 lat, przeszedł w tym roku na emeryturę z KRUS-u, dostał 1270 zł. PSL rozpoczyna zbiórkę podpisów pod projektem ustawy, która m.in. gwarantować ma seniorom prawo dziedziczenia emerytury po współmałżonku. To uczciwy plan dla Polski, twierdził lider partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Propozycje propagandowe Polskiego Stronnictwa Ludowego są jednym z tematów obrad Rady Naczelnej tej partii. Rozważania dla seniorów, dla młodych i dla pracujących mają znaleźć się w projekcie ustawy, pod którym podpisy będą zbierane podczas spotkań organizowanych w całej Polsce. Ten plan obejmuje trzy grupy, a tak naprawdę trzy różne pokolenia, które dzisiaj potrzebują zaopiekowania, potrzebują bezpieczeństwa. To jest uczciwy plan dla Polski, który przedstawiamy dzisiaj, bo mamy program, jesteśmy gotowi do wyborów, ale zanim te wybory nastąpią, ruszamy w Polskę zbierać podpisy pod projektem uczciwego planu dla Polski. Dla młodych, dla seniorów, dla ludzi ciężkiej pracy, tłumaczył Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej. Wśród propozycji PSL jest ustanowienie prawa dziedziczenia emerytury po zmarłym małżonku, a także stworzenie młodym możliwości wzięcia kredytu o stałym oprocentowaniu na mieszkanie czy budowę domu, gdzie państwo zagwarantuje wkład własny, żeby ludzie mogli po taki kredyt sięgnąć. Partia proponuje też, by osoby zatrudnione nie płaciły składek i podatku od swojej drugiej umowy o pracę, od nadgodzin oraz od działalności gospodarczej, jeżeli łączą tą z pracą etatową. Jak mówił Kosiniak-Kamysz, PSL uważa, iż w najbliższych wyborach parlamentarnych po stronie opozycji powinny być dwa bloki wyborcze. Uważamy, że powinniśmy w najbliższych wyborach zaproponować dwa bloki wyborcze, ponieważ wtedy nikt nie jest wykluczony, żaden wyborca nie jest utracony. Wtedy każdy wybiera większe dobro, a nie mniejsze zło. Nie skazujemy się na mniejsze zło, tylko pokonujemy i przekonujemy się do lepszego dobra, tłumaczył lider stronnictwa. Jak mówił, PSL dysponuje badaniami opinii publicznej, a także opiniami naukowymi i socjologicznymi, z których wynika, iż propozycja dwóch bloków jest najbardziej trafna i daje szansę na zwycięstwo. My chcemy wygrać te wybory, skutecznie rządzić i mamy plan, zapewnił polityk, oceniając, iż obecny rząd jest w ruinie. Lider PSL nie sprecyzował, jakie środowiska jego zdaniem powinny znaleźć się w dwóch blokach wyborczych. Przewodniczący Rady Naczelnej PSL, premier Waldemar Pawlak, poinformował, że wśród tematów sobotnich obrad Rady są m.in. strategiczne propozycje dotyczące uruchomienia środków europejskich, relacji rządu i samorządów oraz finansów samorządowych, a także planowania kryzysowego pod kątem kryzysu migracyjnego. I polityka drukowania pieniędzy, która kończy się szaloną inflacją. No i w sumie jest to dość zastanawiające, czy celują w takie właśnie postulaty dotyczące seniorów, bo jakieś statystyki gdzieś pokazują, że właśnie w nich jest największe poparcie i frekwencja w wyborach. Tak to dokładnie wygląda. Czy może faktycznie się o nich nagle wszyscy troszczą, bo jest to grupa społeczna, która przecież ma najmniejszy wpływ decydowania o samym sobie. No i to są dobrzy politycy, którzy działają dla dobra Polaków. No, można oczywiście polemizować w zależności od tego, które medium akurat włączycie. Co do PiS-u, to ja już kompletnie nie wiem, co tam się dzieje, bo
nie nadążam nawet w tych emerytalnych zmianach. Wiem, że będzie podatek od emerytury, ale że też dostaną 500+, i 13, i 14, i 15, ale wiem też, że dostaną 250 zł, ale że też są problemy z rentami i najprawdopodobniej część osób nie dostanie pełnej kwoty. No to jak to wreszcie jest? Bo jest takie zamieszanie cholerne w tym wszystkim, że ciężko się w ogóle połapać. A jak i kiedy wy zadzwonicie teraz do urzędu, do ZUS-u, nie uzyskacie jednej jasnej, klarownej informacji od specjalisty, od urzędnika. A co dopiero ma myśleć o tym emeryt? Oddadzą to wszystko później. W innych świadczeniach już się pomylić w tym wszystkim naprawdę można. Jako ciekawostkę mogę Wam jeszcze dodać, że osoby urodzone między 48 a 68 rokiem mogą ubiegać się o otrzymanie wcześniejszej emerytury, przyznał ZUS. Także widzicie, żyć nie umierać. Trzymajcie się ciepło. Hej.